Czy nas widać, czy nas słychać? Serdecznie zapraszam wszystkich na dzisiejszego live'a. Mam nadzieję, że już nas słychać. Dołączacie do nas. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy już jesteśmy na wizji. Czasami na początku mamy lekkie opóźnienia. Dzień dobry, dzień dobry. O, widzę, że dołączacie do nas. Cześć, cześć. Słychać, widać, super. Dzięki bardzo za odbiór. Widzę, że nas dołączacie, super. A więc nie będę przedłużać. Witam Państwa na dzisiejszym live'ie z serii To Planet bez tabu. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak mądrze pomagać zwierzętom. Ja nazywam się Agata Kopiecińska, a dzisiejszym moim gościem jest adwokat Karolina Kuszlewicz, Kancelaria nad Wisłą. Jest takie powiedzenie, dzieci ryby głosu nie mają. I w zasadzie przez te ryby natrafiłam właśnie na panią adwokat Kuszlewicz, bo wszystko tak naprawdę zaczęło się od karpia. I przeczytałam, że jest osoba, która właśnie zadziałała w imieniu ryb i dała im głos. Pani adwokat, jak to się zaczęło? Jak mogła Pani powiedzieć na samym początku o tym właśnie, o tej sprawie karpi? Co tam się zadziało? Co się udało wskórać? Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. To w pierwszej kolejności. Cieszę się, że się słyszymy i że chcecie Państwo rozmawiać o tym, jak pomagać zwierzętom. Ja się zajmuję wyłącznie tymi kwestiami w swojej praktyce zawodowej od 13 lat już. I no właśnie, jeżeli chodzi o ryby, to 13 lat rzeczywiście trwał proces, który prowadziłam w ich sprawie. Więc to był mój taki najdłuższy dotychczas proces sądowy, który zajął całą moją dotychczasową praktykę sądową, jeszcze od momentu, w którym stawałam na salach sądowych jako aplikantka adwokacka, aż do maja 2023 roku, kiedy po raz drugi w tej sprawie wygraliśmy przed Sądem Najwyższym. Więc to myślę, że jest taki dobry wstęp do tego, żeby pokazać, jak ta sprawa, która z pozoru, jak zaraz Państwu powiem, wydawała się prosta, okazała się niezwykle trudna i prawnie, i myślę, że też kulturowo, ponieważ sprawy zwierząt, którymi się zajmujemy, nawet jeśli możemy je na sali sądowej ubrać w kwestie formalne i mamy pewne ramy, które wyznaczają nam miejsce, gdzie się poruszamy, to one bardzo mocno są osadzone w naszych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych. Myślę, że to jest ogromny problem w sprawach zwierząt, które są niekoniecznie typowe dla systemu. Wiele lat temu dotykało to wszystkich zwierząt, także psów. 15 lat temu, jeszcze 10 lat temu, sprawa psa przed sądem była sprawą drugorzędną, była sprawą śmieszną, była sprawą, co do której można było na sali sądowej usłyszeć: Pani mecenas, niech już pani głowy nie zawraca tym psem. Ja też coś takiego usłyszałam wiele lat temu w stosunku do ryb i to się zmieniło. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z tymi zwierzętami no mniej typowymi, jak ryby, jak ptaki, wciąż dochodzi do absurdalnych sytuacji, w których na przykład zaczynamy badać, czy w ogóle ryby są zdolne do odczuwania cierpienia. I ta sprawa 13-letnia polegała właśnie na tym. W 2010 roku w jednym z takich wielkopowierzchniowych sklepów w Warszawie zorganizowano sprzedaż żywych karpi w taki sposób, że trzymano je bez wody, wykładano je do takich skrzynek ażurowych, w których ryby były układane warstwami, jedna na drugiej. W takiej skrzynce ażurowej było tych ryb kilkanaście. Te, które były na dole, były przygniecione pozostałymi, w ten sposób się dusiły. Te, które były u góry, oczywiście próbując jakby oddychać, miały te takie charakterystyczne spazmatyczne ruchy, spadały na podłogę, często obijając się przy tym.
sprzedawcy podnosili te ryby w taki sposób, że wkładali palce w okolicy, w pokrywy skrzelowe i w ten sposób podnosili je do góry, wrzucali z powrotem do tych skrzynek bez wody. Podchodzili klienci, grzebali w tych rybach, wybierali sobie, następnie te ryby były pakowane do worków foliowych bez wody, zawiązywane. To wszystko odbywało się w atmosferze kolęd i jakby ogólnego zadowolenia, ponieważ przecież te ryby nie wydawały głosu, w związku z tym jakby ogólnie wydawało się, że to nie przeszkadza. I tam zjawiła się niesamowita osoba, od której zaczęła się cała ta sprawa, Renata Markowska, prowadząca wówczas Fundację Noga w Łapę, Razem Idziemy Przez Świat, dzisiaj prowadzi także Ptasi Patrol w Warszawie, i powiedziała, że się nie zgadza na takie praktyki, że łamią ustawę o ochronie zwierząt. Przyjechała tam policja, mieli poprawić, miał poprawić te praktyki następnego dnia. Oczywiście wyglądało to tak samo, kompletne lekceważenie mimo udziału policji. Renata złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, znęcania się nad zwierzętami. Miała filmy, miała zdjęcia dokumentujące to traktowanie ryb. Wydawała się sprawa dosyć oczywista, dlatego że już ustawa na tamtym etapie mówiła, że chroni wszystkie zwierzęta kręgowe, ryby są kręgowcami, to oczywiste, choć czasami dla niektórych prokuratur to wtedy nie było oczywiste i miałam taką sprawę, którą mi umorzono z tego powodu. I ustawa mówiła, że powodowanie cierpień zwierząt, utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, to jest znęcanie się nad zwierzętami. Więc wydawała się ta sprawa dosyć prosta i ona byłaby dosyć prosta, gdybyśmy nie byli przyzwyczajeni do tego, że te ryby można krzywdzić i jakoś takiego nie zastali tego na grunt oceny prawnej. Sprawa została oczywiście umorzona. Renata wtedy przyszła do mnie, tak się poznałyśmy i pomyślałam sobie, no zażalenie będzie bardzo proste, bo to było oczywiste utrzymywanie zwierząt wodnych w niewłaściwych warunkach bytowania. Nie było żadnego problemu z tym, żeby te ryby nie były w taki sposób traktowane, nawet jeśli miały być sprzedawane. Napisałam zażalenie, które okazało się skuteczne. Sąd nakazał prokuratorze prowadzić tę sprawę, ale prokuratura nazbyt się tym nie przejęła, w związku z tym drugi raz umorzyła tę sprawę i byłby jej koniec, gdyby nie przepisy o tym, że organizacja społeczna może wykonywać prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym dotyczącym zwierząt i pozwalające na to, że kiedy państwo abdykuje i mówi nie widzę przestępstwa, to organizacja za pomocą profesjonalnego pełnomocnika czy pełnomocniczki, tak jak tutaj w moim przypadku u mnie, może złożyć akt oskarżenia samodzielnie, bez udziału prokuratury, to się nazywa subsydiarny akt oskarżenia i my taki akt oskarżenia, ja taki akt oskarżenia sporządziłam, na ławie sądowej stanęło trzech mężczyzn. No, musicie sobie Państwo wyobrazić, jak wielkie było niedowierzanie trzech mężczyzn, którzy nagle mieli akt oskarżenia w sytuacji, w której państwo abdykuje, sporządzony przez początkującą aplikantkę, na podstawie zgłoszenia jakiejś pani, która po prostu przyszła do sklepu i mówiła, że coś jej nie pasuje. I tam wszyscy uważali, że to jest proces, który będzie absolutnie śmieszny. I w zasadzie my to odczuwałyśmy nawet pod salą sądową, że nie byłyśmy traktowane poważnie. Ta sprawa w pierwszej instancji toczyła się 6 lat. Został powołany biegły z zakresu ichtiologii, a nie z zakresu doznaniowości zwierząt, neurobiologii czy psychologii zwierząt. Pan biegły był z Instytutu Hodowli Ryb, w związku z tym zajmował się optymalizacją warunków hodowli, a nie doznaniowością i uznał, że ryby nie cierpią. A nadto stwierdził, że karpie mogą oddychać przez skórę, w związku z tym trzymanie ich bez wody w żaden sposób nie powoduje negatywnych skutków. Oskarżeni zostali w związku z tym uniewinnieni. Ja złożyłam apelację, sąd odwoławczy okręgowy powiedział, że nie mamy absolutnie racji. Sprawa została prawomocnie zakończona na naszą niekorzyść i przegrałyśmy. Ale ponieważ ja byłam absolutnie pewna, absolutnie, bez cienia wątpliwości, że ta sprawa jest słuszna moralnie, jeśli chodzi o dorobek nauki w zakresie doznaniowości zwierząt, a także od strony prawnej, postanowiłam ten wyrok skasować przed Sądem Najwyższym i to jest taka nadzwyczajna procedura zaskarżenia, która może chwycić tylko wtedy, kiedy doszło do rażącego naruszenia prawa. Ja złożyłam taką kasację do Sądu Najwyższego, żądając uchylenia obu wyroków, wskazując na to, że biegły zakładał takie rozumienie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, które polega na tym, że trzeba udowodnić, że w danych warunkach zwierzęta nie są w stanie przetrwać, bo jeśli są, to biegły mówi, nic się nie stało. Ja na to mówiłam, jeżeli przeniesiemy to na psa, to by się okazało, że taki oprawca może wziąć sobie psa i przez 2 godziny podtapiać go w rzece, ale pozwalać mu łapać oddech tak, żeby przeżył i musielibyśmy, idąc tym tokiem rozumowania, powiedzieć, że nic się nie stało.
Mówimy tak w stosunku do ryb, bo się nie przyzwyczailiśmy do tego, że te zwierzęta mamy szanować. Tam było oczywiście mnóstwo bardzo ciekawych wątków, które trzeba było rozpoznać przed Sądem Najwyższym, co to znaczy wina umyślna przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami, że ale ja nie chciałem, nie dążyłem bezpośrednio do krzywdy, wcale nie zwalnia sprawcą z odpowiedzialności, bo jak powiedział Sąd Najwyższy, przyznając nam rację, ważne, że wiedziałeś, że to jest ryba, ważne, że wiedziałeś, że ona potrzebuje wody i ważne, że świadomie zdecydowałeś, że jej tej wody pozbawiasz. I my, proszę Państwa, przed tym Sądem Najwyższym w 2016 roku wygrałyśmy, sąd uchylił oba wyroki, skasował całe postępowanie, w całości przyznał nam rację i nakazał ponowny proces, więc trafiłyśmy na te same korytarze sądowe. Na szczęście już udało mi się wywalczyć udział innego biegłego, biegłego z zakresu psychologii zwierząt. Tutaj oceniał sprawę profesor Pisula, który w ogóle nie pozostawił żadnej wątpliwości, opisywał w szczegółach, co czuje ryba i jak czuje pod względem jakby i psychologicznym, i fizjologicznym, łącznie z obrzękiem mózgu, która jest trzymana bez wody. Do tego stopnia obrazowo, że sędzia stwierdziła, żeby już w którymś momencie po prostu przestał, ona rozumie, że to jest wielkie cierpienie. I sąd w pierwszej instancji skazał tych oskarżonych, oczywiście symbolicznie na karę w zawieszeniu, ale w takich procesach nie chodzi mi nigdy o to, żeby ktoś trafił do więzienia. Ja tam walczę o wartości, o zasady, o standardy, o pokazanie, że pewne praktyki są nielegalne. Sąd drugiej instancji podtrzymał ten wyrok skazujący, ale wtedy moi przeciwnicy postanowili się nie poddać i zrobić to, co ja zrobiłam wcześniej, czyli spróbować skasować całe to postępowanie znowu przed Sądem Najwyższym. I tym razem oni twierdzili, że całe to postępowanie jest nieważne, dlatego że było prowadzone przeze mnie jako osobę pełnomocniczkę reprezentującą organizację ochrony zwierząt, a organizacja ochrony zwierząt nie jest podmiotem uprawnionym do występowania w takich sprawach w tak mocnej roli. I powiedzieli tak, ustawa mówi, że organizacja może wykonywać prawa pokrzywdzonego w sprawach o ochronę zwierząt, a pokrzywdzonym mógłby być tylko właściciel zwierzęcia, czyli tutaj na przykład sklep, bo przecież pokrzywdzonym nie może być samo zwierzę, bo zwierzę podmiotowości nie ma, a sklep nie wystąpił do tej organizacji, żeby występowała w jego imieniu, w związku z tym organizacja nie miała w czyim imieniu występować, bo przecież o prawach pokrzywdzonego nie możemy myśleć jak o prawach pokrzywdzonych ryb. Było to niezwykle ciekawe starcie, takie formalne, które też wygraliśmy i Sąd Najwyższy powiedział, że owszem, tak, chodzi o prawo pokrzywdzonego zwierzęcia i mimo tego, że w polskim systemie prawnym nie mamy podmiotowości prawnej zwierząt sformalizowanej, to to jest taki jakby wyjątek, czy taka zapowiedź, czy takie wyjście naprzeciw jakby tej idei, że w tych sprawach rzeczywiście mamy reprezentować zwierzęta i Sąd Najwyższy powiedział w swoich ustnym uzasadnieniu, że zwierzęta nie tylko nie są rzeczami, ale są podmiotami, a obowiązkiem państwa jest zapewnianie im ochrony. I to tyle w jakimś wielkim skrócie. Ta sprawa jest niesamowicie filmowa, piękna, bardzo dużo mnie nauczyła. Nauczyła mnie tego, że warto podejmować walki, które są niestandardowe i nawet wokół których jest pewna aura zawstydzenia, bo tak było w tej naszej sprawie. A później dołączyli do nas naukowcy naprawdę z dużym dorobkiem i udało nam się, myślę, że zmienić dosyć solidnie standardy dzięki temu postępowaniu. To się nazywa w mojej działce prawniczej litygacja strategiczna, czyli branie jednej sprawy na warsztat, takiej, która może zmienić postępowanie w dziesiątkach spraw, w setkach. Ja nie ukrywam, że dla mnie ta sprawa jest wyjątkowo symboliczna z kilku względów. Po pierwsze, z mojego osobistego względu, w związku z tym, że jako dziecko pamiętam, jak przed gwiazdką właśnie wszyscy się cieszą, jest taka, prawda, ta atmosfera świąteczna, a ja nie mogłam jako dziecko zrozumieć, dlaczego wszyscy akurat teraz trzymają tak dużo ryb w tak ciasnym miejscu i pytałam się mamy, dlaczego, przecież na pewno tam nie jest dobrze, przecież one są poranione i to jak pytałam potem, jak trzymają w tych właśnie woreczkach foliowych, dla mnie to było znęcanie się i nie mogłam zupełnie zrozumieć, dlaczego osoby
wierzące, bo jeszcze zakładam, że skoro organizują Wigilię, tak się do niej przygotowują, to rozumiem, że są to osoby wierzące, czyli no, które prezentują jakieś wartości, z drugiej strony robią innej istocie coś takiego. No i właśnie ta kwestia tradycji, prawda, to jakim elementem tradycji potrafią być zwierzęta i dlaczego akurat tylko przez to, że kiedyś nasi przodkowie tak robili konkretnie takie rzeczy ze zwierzętami, my dalej to kontynuujemy, nie za bardzo zastanawiając się, dlaczego to robimy i jaki to ma sens i czy musimy rzeczywiście to robić. Oczywiście myślę, że kultura, tradycja to jest coś, o co powinniśmy dbać, co powinniśmy pielęgnować, ale nigdy kosztem innego stworzenia. A tutaj ta ryba jeszcze jest takim pięknym symbolem tego właśnie, że ona nic powiedzieć nie może. Ona nie może powiedzieć, że ją boli, ona nie może powiedzieć, że jest jej źle. Więc dla mnie właśnie ta symbolika całej tej sprawy jest bardzo, bardzo ważna i istotna. I to przerażające, że trzeba było udowadniać, że zwierzę czuje. Dla mnie wciąż to jest dziwne. I przyznam szczerze, teraz byłam niedawno na upragnionym urlopie, już raz od dłuższego czasu i też znów zdziwiło mnie, jak bardzo istotna jest tradycja i jak wiele jesteśmy w stanie tylko dla tradycji, dla kultury poświęcić. I przykładowo walki kogutów na Bali są cały czas dozwolone, właśnie w związku z tym, że to jest jakiś tam element kultu. Dlaczego? Dlaczego wciąż się nie zastanawiamy, czy rzeczywiście jest to konieczne, czy rzeczywiście ma to prawo bytu i jak bardzo to jest zakorzenione w tradycji. I właśnie kwestie tutaj prawne, czy my możemy jakoś my, jako ludzie reagować w takich sytuacjach, czy możemy coś zmieniać, jak na przykład właśnie kwestie prawa związane chociażby z religiami. Czy tutaj jesteśmy, bo to jest myślę bardzo istotna kwestia, czy możemy tutaj jakoś wspomóc? Tak, to się w zasadzie bardzo wiążą się ze sobą te wątki, ponieważ karpie są bardzo mocno wpisane w to, że mamy no, pewien rodzaj tradycji. Myślę, że nawet gdybyśmy mieli formalnie podejść, czy to jest tradycja, czy nie, od takiego antropokulturowego, z antropokulturowej perspektywy, to pewnie byśmy nawet powiedzieli, że to jest bardziej zwyczaj niż jakaś wielka tradycja. Ale jakby tak, ale to jest bardzo jakby osadzone w przyzwyczajeniu. I ludzie są niezwykle przywiązani do swoich przyzwyczajeń. I ja też jeszcze tutaj w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała o tym, że ryby są takie symboliczne, ten proces o ryby, on dla mnie też jest bardzo symboliczny i właśnie dlatego, że to są zwierzęta, których doznaniowość kwestionowaliśmy. Bezsensownie oczywiście, nauka tego nie kwestionuje, ale kulturowo tak. Ja pamiętam, że w szkole mi mówiono, że ryba to jest takie mniej odczuwające zwierzę, albo jakby też ta narracja, że ryba to nie mięso, prawda? To też ta narracja też pokazuje, że to jest jakaś inna kategoria zwierzęcia i że dla mnie ryby stały się takim papierkiem lakmusowym w ogóle myślenia o zwierzętach i o ich ochronie, bo jeżeli przesuwamy granice ochrony ryb, to moim zdaniem przesuwamy granice patrzenia w ogóle na ochronę wszystkich zwierząt. Ryby mają tak źle i tak trudno, że to potem wpływa na całą resztę, jeżeli nam się cokolwiek uda zrobić. A wracając do tych kwestii związanych z tradycją, myślę, że to, co jest niezwykle ważne i o co powinniśmy zabiegać, oprócz oczywiście tych czynności związanych z codziennymi rozmowami, jakby z pogłębianiem wrażliwości społecznej, bo to zmiana bez tego jest też niemożliwa, ale z takiego prawnego punktu widzenia bardzo ważne byłoby to, żebyśmy zapewnili zwierzętom umocowanie ochronne w konstytucji. Ponieważ dzisiaj tradycja, własność, wolność gospodarcza, wolność artystyczna są wartościami chronionymi konstytucyjnie. Wolność religijna jest wartością chronioną konstytucyjnie w artykule 53. O zwierzętach konstytucja nie wspomina nawet słowem. Mówi co prawda o ochronie środowiska w artykule 5 i 74,
ale jest to bardziej ochrona środowiska jako takiego obszaru, miejsca życia niż konkretnych, indywidualnych, doznających istot. To nie jest ta część myślenia o zwierzętach. I doskonale jakby tą potrzebę, myślę, że odzwierciedla 2014 rok i ten moment, kiedy trafia do Trybunału Konstytucyjnego sprawa sporu o ubój rytualny, kiedy to w Polsce mamy od pewnego czasu przepis, który bezwzględnie mówi, do wszystkich adresowany, przed zabiciem zwierzęcia kręgowego, gospodarskiego w ubojni musisz to zwierzę najpierw ogłuszyć. Masz po prostu w ten sposób ograniczać jego cierpienie i jego przeżywanie własnej śmierci, co jest absolutnie dodatkowym cierpieniem. I z tym przepisem, ten przepis, złamanie tego przepisu wiąże się z odpowiedzialnością karną za przestępstwo. Bardzo ważna regulacja, która w świecie, w którym zwierzęta są zabijane, te gospodarskie są zabijane, daje chociaż im taką gwarancję tego właśnie, że nie będą musiały przeżywać tego własnego momentu śmierci, który czasami jest wcale nie krótki. I ten przepis został zakwestionowany przez Związek Gmin Żydowskich, który zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie tego przepisu za niezgodnego z konstytucją w zakresie, w jakim uniemożliwia im praktykę uboju rytualnego. I Trybunał Konstytucyjny, proszę Państwa, debatował bardzo, jakby bardzo mocno nad tą sprawą. Niezwykle ciekawe jest to, że orzekał w niej w pełnym składzie 15 sędziów. 8 zagłosowało za wnioskiem złożonym przez Związek Gmin Żydowskich, czyli za tym, że przepis ustawy o ochronie zwierząt zapewniający humanitarną ochronę przed śmiercią jest niezgodny z konstytucją, z gwarancjami związanymi z wolnością uzewnętrzniania religii, a 7 sędziów powiedziało, że ważniejsza jest ochrona zwierząt. I to pokazuje, że też prawo jest negocjowalne. Ten wyrok oczywiście wyznaczył nam standardy takie, że dzisiaj ubój rytualny w Polsce jest legalny, co więcej, stał się jakąś częścią w ogóle przemysłu, bo my bardzo dużo jakby uboju rytualnego w Polsce uprawiamy, nie na potrzeby konkretnych członków związków wyznaniowych, tylko po to, żeby eksportować to mięso. Więc my mamy teraz w ogóle problem z pewnym nadużywaniem, jakby Trybunał Konstytucyjny otworzył do tego drogę. My tych przepisów nie zmieniliśmy, bo nikt dotychczas nie miał takiej odwagi, ale zobaczcie Państwo, że 8-7 to była kwestia jednej osoby, prawo nie jest tak sztywne, jak często nam się wydaje, to była jedna osoba, jednej wrażliwości, jednego innego patrzenia, żeby sytuacja tych zwierząt była radykalnie inna i żeby w Polsce ubój rytualny był zakazany. I próbowano, te osoby, które były za ochroną zwierząt, próbowały pokazać, że mimo tego, że przepisy gwarantujące zwierzętom ochronę przed uśmierceniem, nakazujące ich ogłuszenie, są w ustawie, a wolność uzewnętrzniania religii w konstytucji, czyli konstytucja jest wyżej niż ustawa i trochę jak na planszy konstytucja zbija ustawę, taki prosty mechanizm, to ludzie stojący za zwierzętami, genialni praktycy prawa, teoretycy, genialni sędziowie mówili, nie, możemy podnieść rangę zwierząt do konstytucji, bo konstytucja mówi też o tym, że musimy pewne wartości chronić z uwagi na moralność publiczną. I ci sędziowie mówili tak, nasze relacje ze zwierzętami, nasze patrzenie na zwierzęta, nasza społeczna niezgoda na krzywdzenie zwierząt w pewnych zakresach oczywiście, bo na pewno wyrażamy zgodę, ale w pewnych zakresach w naszym kręgu kulturowym jest częścią naszej moralności publicznej. W związku z tym, jeżeli większość Polaków mówi, że sprzeciwia się tego typu praktykom, to my powinniśmy te zwierzęta włączyć do moralności publicznej i wówczas byłyby one chronione konstytucyjnie i nie można byłoby ich tak po prostu zbić wolnością uzewnętrzniania religii, ale tak powiedziało 7 sędziów, a 8 powiedziało inaczej. Gdybyśmy zwierzęta mieli wpisane wprost do konstytucji ich ochronę, to zdecydowanie trudniej byłoby właśnie takie procesy związane z ich ochroną, z ich humanitarnym traktowaniem przegrywać. I teraz na kanwie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zwierzęta są każdorazowo zagrożone tym, że będą przegrywały z tradycją, bo tradycja jest wartością konstytucyjną, a zwierzęta wprost niestety nie są. Więc myślę, że powinniśmy bardzo mocno walczyć o tym, żeby humanitarna ochrona zwierząt i patrzenie na zwierzęta jako indywidualne, czujące istoty stała się wartością konstytucyjną. Mamy takie zapisy w konstytucji innych państw, mamy zapisy w Słowenii, mamy zapisy w Niemczech, mamy takie zapisy w Szwajcarii, więc jakby to nie jest niemożliwe. Czyli
W pierwszej kolejności teraz powinniśmy o to zawalczyć, żeby przyblokować tak naprawdę całą lawinę, która może się również wydarzyć u nas. Właśnie, jeśli chodzi o generalnie zwierzęta, mam wrażenie, że często bagatelizowane są ich uczucia i jakby uczucia, emocje, które zwierzęta odczuwają, co wiemy, co też nauka tego absolutnie nie podważa. Mamy tutaj czarno na białym dowiedzione, tak, że te zwierzęta odczuwają w bardzo podobny sposób jak człowiek, tak? Więc dlaczego my ludzie daliśmy sobie wyłączność na twierdzenie, że możemy, tak, zarządzać zwierzętami jak tylko nam się podoba? Dlaczego tak bardzo mamy zakorzenioną tą wyższość nad zwierzętami i to, że możemy tak naprawdę my decydować o ich losie. Jak możemy zmienić chociażby właśnie od strony prawnej to postrzeganie? Czy jest tutaj jakakolwiek droga, chociażby dla nas, dla przeciętnego człowieka w życiu na co dzień, jak widzimy po prostu cierpienie, złe traktowanie innego zwierzęcia. Jak możemy to zmieniać? Jak możemy tutaj działać? Przede wszystkim zgodnie z prawem. Tak? Jak powinniśmy reagować? Jak możemy to zmienić? Tutaj myślę, że są, tak odczytuję to, że mamy w zasadzie dwa duże pytania postawione. To znaczy, po pierwsze, jak do tego doszło, że sobie daliśmy takie prawo i jak możemy reagować, jak możemy zmieniać ten stan krzywdy. Ja się postaram odpowiedzieć na tą pierwszą część najpierw z perspektywy takiej prawno-kulturowej, bo to jest moja perspektywa i w niej czuję się kompetentna. I wydaje mi się, że jest niezwykle ciekawa i rzadko o niej rozmawiamy. Nasze prawo dzisiaj jest cały czas bardzo silnie osadzone w prawie starożytnym, w prawie rzymskim. Cały nasz system europejskiego prawa bardzo mocno jest w tym zakotwiczony. Więc dawno, dawno temu, kiedy tworzone były ramy, zresztą te ramy naprawdę przetrwały, jeśli chodzi o prawo cywilne, no, często czasami jeden do jeden w pewnych kwestiach. Tworzone były te ramy tego, jak za pomocą prawa opowiadać sobie świat, bo przecież prawo temu służy. Ono opowiada nam nasze relacje i próbuje je jakoś regulować tak, żeby było nam, powiedzmy, że bezpieczniej. Choć też w wielu aspektach to prawo było tworzone po to, żeby wyzyskiwać słabszych. To też musimy o tym pamiętać, że prawo ma w swojej historii legitymację krzywdzących praktyk, zachowań. Niewolnictwo było legalne. A dzisiaj krzywda zwierząt w ogromnym wymiarze też jest krzywdą zalegalizowaną. I to prawo starożytne, które sobie absolutnie jakby, którego skutki odczuwamy do dziś, w większości bardzo istotne w ogóle dla myślenia o prawie, ale też z dużą, które tworzą dużo barier, podzieliło i opowiedziało sobie świat w taki sposób. Są osoby, podmioty prawa, do których, jak wiemy, kiedyś nie zaliczano wszystkich ludzi, zaliczano tylko wybranych. Tylko wybrane klasy, a potem tylko wybrane rasy, a tylko wybraną płeć. Wiemy o tym, że przecież jeszcze nie tak dawno dzieci nie były uznawane za podmioty prawa, więc jakby tutaj jest jakby cała ta ewolucja. Mamy tak, z jednej strony te osoby, podmioty, które prawo mówi, wy jesteście ważni, z drugiej strony mamy drugą grupę, to są rzeczy, no i trzecią grupę to są zobowiązania, czyli opowieść o relacjach pomiędzy osobami względem tych rzeczy. Coś jest moje, coś jest twoje, ja ci mam zapłacić i tak dalej. I nikt tam nie zrobił miejsca dla trzeciego, dlatego że istnieją inne istoty poza ludźmi, które odczuwają, i tak jak pani mówiła, odczuwają często bardzo podobnie, jeżeli chodzi o kręgowce przecież. Tutaj nie mamy w ogóle wątpliwości co do tego.
I my dzisiaj bardzo mocno jesteśmy osadzeni w tej tradycji, w tym myśleniu, oprócz jakby całej sprawy z oczywiście odzwierciedleniem tego, co dzieje się społecznie, ono gdzieś tam jest tylko opisem tego. I dzisiaj nie mamy w ogóle miejsca, wciąż nie mamy miejsca w naszym prawie na to, żeby pomyśleć o tym, że hello, mamy jakąś grupę innych odczuwających istot. Dzisiaj nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, nauka nie pozostawia wątpliwości, a one nam w ogóle nie pasują do naszej układanki, bo ludźmi nie są, więc jakby z tego powodu podmiotowości prawnej mieć nie mogą. No, rzeczami nie są, napisaliśmy to w ustawie, że nie są rzeczami. Podmiotowość prawna ewoluowała w taki sposób, że poza ludźmi uznała, że mogą być jeszcze osoby prawne, spółki, fundacje, czyli takie byty, które sobie spiszemy na podstawie umowy i uznajemy je za jakiś rodzaj osoby, no ale tam zwierzęta też nie pasują. W związku z tym napisano w ustawie, zwierzę nie jest rzeczą, ale nie napisano, kim jest. I mamy taki poziom, taki status zawieszenia tego zwierzęcia, który jest między przedmiotem a podmiotem, między rzeczą a osobą. I w zależności od tego, gdzie jest interes człowieka, tam postrzeganie zwierzęcia przez człowieka, funkcja nadawana przez człowieka, tam jest zwierzę bardziej wypychane w którąś ze stron. Jak potrzebujemy zwierzę używać, przerabiać, produkować, to zwierzę jest zdecydowanie bardziej przepychane w stronę przepisów o rzeczach. Jak myślimy o zwierzęciu jako o kimś, kogo kochamy, jest członkiem naszej rodziny, to zdecydowanie możemy na niego popatrzeć jak na tą rodzinę i sądy coraz częściej mówią, zwierzę jest członkiem rodziny i dla wielu ludzi jest absolutnie tak samo ważne jak ludzki członek rodziny. I my jesteśmy w takim, myślę, że możemy sobie powiedzieć, że także na gruncie prawa społecznym, kulturowym, ale też na gruncie prawnym jesteśmy w takim momencie schizofrenii moralnej, w której z jednej strony wiemy, że czują, a z drugiej strony mamy zbyt wiele interesów, żeby uczciwie uznać to czucie. Z jednej strony piszemy przepisy o tym, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, a z drugiej strony w rozporządzeniu unijnym dotyczącym uśmiercania zwierząt piszemy, że zwierzęta wkłada się do komór gazowych i rozporządzenie posługuje się dokładnie taką terminologią. Więc to, co myślę, że to, co możemy zrobić i to, co należy robić, to uczciwie, bardzo wprost opowiadać historię zwierząt. One same tego nie mogą zrobić, a my dysponujemy coraz większą wiedzą na ich temat. Historię w takim sensie, jak one odczuwają, że one rzeczywiście są bardzo w tym odczuwaniu podobne do nas. Wielu ludzi, myślę, nie stać na to, żeby empatyzować z kimś, kto jest bardzo inny. W związku z tym to porównanie do tego, że odczuwają podobnie, czasami myślę, że jest po prostu istotne, żeby gdzieś złapać jakiś punkt zaczepienia. Wprost jednak opowiadać to, że pozwalamy sobie na masowe krzywdzenie zwierząt. I to jest taka warstwa kulturowego przygotowania, kulturowego uwrażliwiania do tego, żebyśmy mogli zmieniać prawo w takim kierunku, żeby znacznie bardziej podmiotowo patrzyło na zwierzęta i kolejne praktyki krzywdzące dla nich ucinało, ograniczało, w przyszłości likwidowało. No ale oczywiście w takich codziennych zdarzeniach, z którymi mamy do czynienia, mamy jakieś narzędzia reagowania, mamy ustawę o ochronie zwierząt, która pozwala nam reagować na znęcanie się nad zwierzętami, która pozwala ścigać sprawców krzywdzenia zwierząt. Ona oczywiście często nie jest tak wydolna, jakbyśmy chcieli, ta sprawa karpi to pokazuje, ale pozwala nam przecierać ścieżki. I mi się wydaje, że mimo tego, że możemy powiedzieć, że ta ustawa jest niedoskonała, bo to myślę, że można powiedzieć, że ona nawet nie jest przyzwoita w taki sposób, jak powinno być w 2024 roku. Ona jest uchwalona w 1997 roku, ale jest i daje nam kilka ważnych narzędzi. I ja bardzo lubię brać sobie te narzędzia i tak się rozpychać i powiedzieć, a ja właśnie wam pokażę, że karpie też musicie chronić, że to nie jest tak, że możecie sobie wybierać zwierzęta i zadawać systemowi też takie pytania, dlaczego jedne chronisz, a drugich nie chcesz chronić i reagować. Ja uważam, że reagowanie nawet wtedy, jeżeli ono nie przyniesie takiego skutku, na jakim nam zależało, na psa na łańcuchu, na psa szarpanego na ulicy, na wyrzuconego kota, na zwierzęta gospodarskie, krowę, która stoi dniami bez wody w upale, że to wszystko powoduje, że zmieniamy, nawet jeśli nie osiągniemy wyroku, który byśmy chcieli, to zmieniamy kulturę reagowania. Jeśli policja będzie wiedziała, że będzie dostawała te zgłoszenia,
to będzie dużo bardziej miała świadomość tego, że patrzymy jej na ręce. A też jeżeli będą politycy dostawać od nas informacje, nam naprawdę przeszkadza to krzywdzenie, to będą bardziej zdeterminowani do tego, żeby rzeczywiście realizować swoje cele polityczne, a nie używać zwierząt tylko do w trakcie kampanii wyborczej, bo póki co też musimy z przykrością to sobie powiedzieć, że dotychczas tak było, że są wielkie postulaty wspaniałych zmian, które od prawa do lewa, w zasadzie te same na sztandarach, i mogliby się dogadać i całym parlamentem zmienić te przepisy, ale wciąż tego nie zrobili. Tak, więc przede wszystkim no, moim zdaniem też naszym obywatelskim obowiązkiem jest reagować na zło, które się wokół nas dzieje. I mimo, że często może prawo nie chroni w 100%, może nie pomaga nam w każdej jednej sytuacji, ale wydaje mi się, że to właśnie na nas, na człowieku spoczywa też zmiana tego prawa. Bo kto stworzył prawo? Przecież to my stworzyliśmy, to człowiek stworzył to prawo. Ja podobnie też patrzę na ręce hodowcom, bo bardzo mnie boli stwierdzenie typu, bo ten pies tak ma, tarasa tak ma, że nie może przejść 15 metrów, bo przecież to jest brachycefaliczny buldog angielski. Ale kto go stworzył? No, stworzył go człowiek, ale i hodowca mówi, ale takie są przecież wzorce. Ale kto stworzył wzorce? Wzorce stworzył człowiek. To wszystko, co jest na papierze, wszystko tworzy człowiek, więc to tak naprawdę od nas zależy i od tego, co my robimy, co my sobą prezentujemy, jakie wartości prezentujemy, możemy tym wpływać na to prawo i te zapisy i to, co my tworzymy, bo właśnie chociażby wzorce ras, myślę, że to jest też takie znaczące, jeśli chodzi o ten wpływ człowieka na dobrostan zwierzęcia, gdzie teoretycznie hodowcy mówią, że są miłośnikami psów, że kochają psy, a z drugiej strony tworzą rasy, które nie są w stanie samodzielnie się rozmnażać, nie są w stanie biegać, nie są w stanie się bawić. W wieku 2-3 lat zaczynają bardzo silnie chorować, nie są w stanie funkcjonować bez chociażby na przykład konkretnych zabiegów weterynaryjnych. Czy tutaj też możemy coś zmienić, czy możemy reagować? Bo to przecież tak naprawdę ostatecznym odbiorcą takiego zwierzęcia jesteśmy my. Czy możemy tutaj coś zmienić? Czy na przykład właśnie chociażby tworzenie ras, i tutaj nie mówię tylko o psach, ale na przykład spójrzmy na zwierzęta gospodarskie, jak na przykład brojlery. Są to zwierzęta szybko rosnące. Tak naprawdę to, co my jemy, to, co widzimy na półkach w sklepach, to są jeszcze dzieci, to są pisklęta tak naprawdę. Te ptaki w tym wieku powinny być maleńkie. One i to człowiek stworzył tą rasę, która tak naprawdę nie jest w stanie żyć dłużej niż te 6, 7, 8 tygodni, ponieważ później kości się łamią po prostu pod ciężarem tej masy mięśniowej. Te kury nie są w stanie przejść dosłownie kilku kroków bez zadyszki. Więc czy możemy coś tutaj zmienić, jeśli chodzi w ogóle o tworzenie chociażby ras, których samo istnienie jest już no, etycznie i moralnie wątpliwe? To bardzo jest bardzo ciekawe i bardzo ważne zagadnienie. Jak jesteśmy przy brojlerach i ilekroć myślę o tym w ogóle określeniu brojlery, prawda? Czyli te kury specjalnie, te rasy specjalnie wykształcone po to, żeby no, jak najszybciej móc pozyskiwać mięso, to przypominam sobie, dźwięczą mi w głowie przepisy właśnie o przepisy dyrektywy, przepisy polskiej ustawy o ochronie przyrody, gdzie w każdego dnia należy w protokole spisać dzienną dawkę śmiertelności i dzienną skalę śmiertelności, przepraszam. Więc jakby w ogóle uznaje się z góry, że te zwierzęta są w tak trudnym położeniu,
że one będą umierały i to jest normalne. One między sobą mają umierać, bo one są, one po prostu mają ku temu warunki z góry. Ta dzienna skala śmiertelności mnie zawsze jakoś tak przeraża, że to jest coś, co po prostu jest automatu znane, że przy tych zwierzętach musi się wydarzać. Myślę sobie, że to jest w ogóle wielkie pytanie takie o nasz stosunek do zwierząt, gdzie jakąś pieczątką na końcu tej drogi jest oczywiście prawo, przepisy, dyrektywy, rozporządzenia, ale to jest też głębsza historia, to znaczy o to nadawanie sobie właśnie prawa do tego, żeby zwierzęta, inne czujące istoty realizowały nasze zachcianki, nasze widzimisię, nasze przyzwyczajenia, nasze upodobania. Ja często prowadzę tego typu rozmowy z osobami, które no, upierają się, że muszą mieć tą konkretną rasę, ponieważ całe życie o niej marzyły i że ona do nich pasuje, albo że zawsze marzyły, żeby właśnie z takim psem się przechadzać. Tak? I to jest niesamowite, że te osoby oczywiście też jednocześnie opierają się, że to zwierzę kochają, ja tego nie neguję, natomiast że ta potrzeba, którą ja wkładam do szufladki, jednak w większości mojego ich wyobrażenia, ich widzimisię, patrzenia na zwierzę jako kogoś, kto ma spełniać potrzeby człowieka i kogoś, kto ma mieć z góry przewidziane cechy, żeby się podobał, żeby pasował, jest takim, no jest w ogóle jakimś rodzajem takiego wręcz eugenicznego podejścia, znaczy, że mamy dysponować takimi istotami, które będą super pasować nam do naszych potrzeb, naszych wyobrażeń, potrzeb związanych z szybkim pozyskaniem mięsa, czy potrzeb z przechadzaniem się właśnie z takim, a takim psem, który będzie znakomicie wyglądał na kanapie, tylko że właśnie nie będzie mógł spokojnie przejść jakby się na spacer i realizować swoich takich normalnych, gatunkowych potrzeb. I mam taką obawę, moglibyśmy to zrobić oczywiście w prawie, powinniśmy przesuwać tą granicę tego, że jeżeli moja wolność kończy się tam, gdzie kończy się twoja wolność, tak rozumiemy prawa człowieka, to w ten sposób powinniśmy zaczynać myśleć o relacjach ze zwierzętami, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja wolność. I to jest taki próg, który powinien być nieprzekraczalny. Oczywiście są wyjątkowe sytuacje, jak w obronie koniecznej ja kogoś zabiję, bo on będzie próbował mnie zabić. To jest w pełni okej. Okay. Ja nie mówię o takich sytuacjach, oczywiście oprócz całego dramatu tej sytuacji, ale mówię o układaniu sobie relacji międzygatunkowych i myślę, że jeżeli byśmy nawet mieli wziąć sobie bardzo mocno do serca artykuł 5 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, że mamy uwzględniać potrzeby zwierząt, to już nakazałoby nam to zakończenie pewnych praktyk produkowania ras, które z góry skazane są na cierpienie. A to jest niezwykle ciekawe, niezwykle ciekawe. Wyobrażam sobie, że mogłyby być przepisy, które mówią nam o tym, absolutnie mogłyby być takie przepisy, że nie wolno nam w ramach hodowli, dopóki hodowle będą istniały oczywiście, nie wolno nam w ramach hodowli stwarzać i kontynuować ras zwierząt, które są immanentnie powiązane z odczuwaniem cierpienia z urzędu. Bo to jest jakiś, w gruncie rzeczy teraz tak sobie myślę na szybko, że to jest jakiś absurd, że my w ogóle do tego dopuszczamy, znaczy, że my produkujemy istoty z gruntu skazane na to, już nawet nie na to, że będą w tych warunkach hodowlanych, a potem będą zabite, czy psy nie są zabijane, ale że ich życie, po prostu ich życie ze swojej istoty ma wiązać się z cierpieniem, że to samo w sobie jest jakimś przejawem strasznego antropocentrycznego okrucieństwa. Mnie właśnie dlatego to tak szokuje, bo tak jak jeszcze w przypadku chociażby tych brojlerów, jakby tutaj nikt się w ogóle nimi nie przejmuje od samego początku do końca. One są tylko i wyłącznie produktem, który ma się znaleźć na naszym talerzu i nikt się nie zastanawia, czym ten kotlet wcześniej był. A dlatego też nie bez powodu mój osobisty kogut ma na imię Rosu, żeby trochę to uświadamiać, że tak, to właśnie
z tego stworzenia potem jemy rosół. Tak więc to szczególnie dzieciom. Dzieci naprawdę często totalnie sobie nie zdają z tego sprawy, a to jest taki zabieg zupełnie celowy, który bardzo fajnie uświadamia dzieci, skąd się bierze ten kotlet na talerzu. Ale w przypadku psów to jest zupełnie inna kwestia, prawda? Bo tutaj psy, przecież ci hodowcy, oni zaznaczą, że oni kochają te zwierzęta, że oni chcą na nie wszystkiego, co najlepsze. Dlaczego więc wybierają osobniki, które na przykład mają cechy bardzo silnie wpływające na ich dobrostan, bo chociażby brachycefaliczność sama w sobie jest w ogóle chorobą, która została tylko dlatego, że słodko wygląda. Czy owczarki niemieckie, które też ja wielokrotnie słyszę od hodowców 7-8-letni owczarek niemiecki, a on już jest stary, dlatego tak słabo chodzi. Nie, 7-8 lat dla owczarka niemieckiego kiedyś to był młody pies, to był pies w pełni sił, a w chwili obecnej ciężko jest znaleźć starszego owczarka niemieckiego niż 10-11 lat. Mi serce pęka jeszcze po miłośniczki w ogóle tych psów. Ja też osobiście pracuję z psami i sama mam białego owczarka szwajcarskiego. Jest to mój w ogóle pierwszy w moim życiu pies rasowy. Nigdy w życiu nie miałam psa rasowego, wszystkie miałam przygarnięte. Ten akurat do projektu naukowego był potrzebny, a także do moich działań na ranczu, ponieważ ona mi pomaga tutaj. I pierwszą rzeczą, o której myślałam, wybierając psa, i w ogóle bardzo źle się z tym czułam, że w ogóle wybieram rasę, bo zawsze, tak jak mówię, adoptowałam psa po prostu tego, który by tego potrzebował i tyle. A pierwszy raz w życiu wybierałam psa i w ogóle to było dla mnie dziwne już uczucie, ale pierwsza rzecz, którą się kierowałam, to zdrowie. Chciałam rasę, która jest jak najzdrowsza, która będzie ze mną jak najdłużej i dla mnie to było absolutnym priorytetem i wydaje mi się, że jeżeli kochamy zwierzęta, to powinno być priorytetem. Tak więc no, totalnie nie jestem w stanie tego zrozumieć i dziwi mnie właśnie nawet w rozmowach z hodowcami, jak mocno to jest zakorzenione, bo kiedy pytam się, ale kto tworzy te wzorce, kto wybiera te psy? Myślę, że duża wina też tutaj jest oczywiście sędziów i w ogóle całego lobby tego hodowlanego. Ja tutaj mogę do wszystkich Państwa się uśmiechnąć o jedną kwestię, jak my, każdy jeden konsument, bo tak naprawdę tutaj jesteśmy konsumentami i w ogóle na każdym etapie, o wszystkim, co tutaj, o czym teraz tutaj mówimy, wszystko się wiąże w ogóle z konsumpcją. I ten konsumpcjonizm przejawia się właśnie chociażby w tym cierpieniu zwierząt i możemy na każdym etapie, gdzie zwierzęta wykorzystujemy do czegokolwiek, myśleć właśnie o ich podmiotowości i chociażby jeśli chodzi o psy rasowe, jeżeli nie byłoby popytu, jeżeli nie wybieralibyśmy takich ras, byłoby ich znacznie mniej. Jeżeli byśmy tego kurczaka nie kupowali, nie byłoby ich sprzedaży. Jeżeli jajek z chowu klatkowego byśmy nie kupowali, znów nie byłyby one produkowane. Jeżeli zmieni się świadomość społeczeństwa generalnie i podejścia do zwierząt i w ogóle ich podmiotowości, uznanie ich podmiotowości, bo ja myślę, że to jest ogólnie problem społeczeństwa, że my, wydaje nam się, że wiemy, czym jest zwierzę, ale cały czas właśnie mówimy, czym. Brakuje nam tej podmiotowości. Ja zawsze na zajęciach zaznaczam, że nie ma czegoś takiego, że nie wiem, są owczarki niemieckie, wszystkie owczarki niemieckie są przykładowo fajnymi, obronnymi, pewnymi siebie psami. Nie, każdy jeden jest zupełnie inny, każde jedno zwierzę jest zupełnie inne. Ja teraz obserwuję moje kury, kaczki, króliki. Ja jestem w stanie, mimo że nawet jeżeli są identycznego koloru, jestem w stanie je nieraz rozpoznać tylko po temperamencie, bo już widzę, która właśnie jest kluska bardziej żywiołowa, tak to moje kurki, która jest ta spokojniejsza. Każde jedno zwierzę jest zupełnie inne, mimo że wydawało mi się, że jest tej samej rasy. I ta podmiotowość moim zdaniem jest tutaj kluczowym elementem. A przechodząc do drugiej części naszego spotkania, właśnie odnośnie stricte jeszcze tej pomocy, poza tą kwestią
konsumpcji. Mamy jeszcze kwestię pomocy w formie chociażby wolontariatu. Bardzo często pomagamy właśnie potrzebującym zwierzętom, chociażby w schroniskach, prawda? Jednakże ja tutaj zauważyłam jedną ważną kwestię, że czasami ta pomoc nie jest dla nas, tutaj znów, nie, zwierzę, nie jest dla nas najważniejsze zwierzę i pomoc temu zwierzęciu, a bardziej poklask, który temu towarzyszy. I jak tutaj od strony formalnej można byłoby przede wszystkim ujednolicić to miejsce zwierzęcia w naszym społeczeństwie. Tutaj pani miała sytuację u siebie na Facebooku, pamiętam, jeśli chodzi o jeden z właśnie tego typu problemów, chociażby z lekarzem weterynarii, prawda, dostępnym dla naszego zwierzęcia. Tak jak dla nas jednak ta pomoc jest wszędzie, prawda? Lekarz weterynarii dla zwierząt chociażby w nocy, gdzie sama zawsze się stresuje, szczególnie w okresie świątecznym, co ja zrobię, i myślę, że teraz też mieszkam w miejscu, gdzie mam daleko do lekarzy i bardzo to jest dla mnie stresujące. Czy jesteśmy w stanie właśnie zmienić tą kwestię tego upodmiotowienia zwierzęcia? Czy jesteśmy w stanie tutaj właśnie fizycznie zadziałać, chociażby, żeby wpisać to zwierzę do konstytucji, żeby generalnie podejście prawne się zmieniło? Właśnie w tym, w opiece medycznej, w opiece w schroniskach, bo każde schronisko sobie żyje własnym życiem i wolontariusze, mimo często dobrych chęci, chociaż niektórzy, mam wrażenie, bardziej działają dla poklasku, inni znów chcą dobrze, ale więcej szkodzą niż pomagają. Czy moglibyśmy to jakoś właśnie ujednolicić, ujednolicić prawnie, jeśli chodzi w ogóle o to miejsce zwierzęcia w ogóle w naszym społeczeństwie? Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby państwo zaczęło brać odpowiedzialność za zwierzęta. Ponieważ w tych wszystkich obszarach, które tutaj pani wymieniała, to jest znowu taki przypadek, w którym państwo abdykuje i robi to moim zdaniem bardzo świadomie, to znaczy nauczyło się, że można, no, kiedyś uważało, że zwierzęta nie są ważne, potem się dowiedziało już, że społeczeństwo się zmieniło i zwierzęta są dla społeczeństwa, przynajmniej część tych zwierząt jest istotna. Ale z drugiej strony też się bardzo szybko nauczyło, że może wykorzystywać osoby zaangażowane, wrażliwe na cierpienie zwierząt, zaangażowane w ochronę zwierząt, wykorzystywać i cedować na nich tą odpowiedzialność za reagowanie na sytuacje kryzysowe, za wniesienie czy przygotowywanie zwierząt do adopcji, w organizowanie w ogóle jakby tej całej ścieżki adopcyjnej zwierząt, które potrzebują nowych domów, że może pozostawić w zasadzie te zwierzęta potrzebujące. Nie wiem, czy tylko mi przerwało. Już próbujemy tutaj naprawić coś z połączeniem, mamy problem. Mam nadzieję, że zaraz pani adwokat do nas wróci. To ja tutaj w międzyczasie chciałabym wspomnieć właśnie, wspomniałam, że jedną z form pomocy jest chociażby wolontariat, jednakże nie jest to w żaden sposób ustrukturyzowane w schroniskach, jak ten wolontariat powinien wyglądać. I bardzo często widzę, że panuje jeden wielki chaos. O,
Udało się? Jestem. Przepraszam, tak. Wyrzuciło mnie. Tak, ja tutaj zaczęłam kontynuować odnośnie wolontariatu, że nie jest to w żaden sposób ustrukturyzowane. W schroniskach bardzo często jest jeden wielki chaos. A w przypadku ogólnie jakiegokolwiek niesienia pomocy zwierzętom, myślę, że bardzo istotnym elementem jest w ogóle edukacja. Edukacja to, żebyśmy świadomie, umiejętnie pomagali zwierzętom. Bardzo często nam się kojarzy dobra pomoc, to, że my, jeżeli kochamy zwierzęta, bardzo chcemy im pomagać, to wręcz powinniśmy, że tak powiem, sprzedać ostatnią parę spodni i pomagać za wszelką cenę, tak? Dopiero wtedy to jest ta rzeczywista pomoc. Ja uważam, że możemy pomagać w bardzo różny sposób i właśnie mądre pomaganie jest takie, nie że adoptujemy tyle zwierząt, ile nam się na centymetr kwadratowy w domu wciśnie, a tak, aby każde z tych zwierząt, które adoptujemy, miało godne warunki. Jeżeli idziemy pracować jako wolontariusz w schronisku, nie powinniśmy tego robić na hura i szybko wyspacerować 30 psów, bo im więcej psów wyspaceruję, tym lepszym wolontariuszem jestem, a przyłożyć się do tego spaceru, zastanowić się nad potrzebami tego konkretnego zwierzęcia i dać mu to, czego to zwierzę potrzebuje. I chociażby pies, który się panicznie boi własnego cienia, on wcale nie chce spaceru, a lepiej poświęcić mu czas, chociażby siedząc przy kojcu i próbując przekonać do siebie, do tego, żeby do nas to zwierzę podeszło. I niekoniecznie musimy robić z siebie wręcz męczenników, aby pokazać, że pomagamy zwierzętom. Tutaj pani adwokat pomaga zwierzętom i pomaga w bardzo właśnie mądry sposób, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie także, no bo już to doświadczenie myślę, że też tutaj dużo daje w tych codziennych walkach i zmaganiach. Ale myślę, że przede wszystkim należy sięgnąć do edukacji i uczyć od najmłodszych lat, ponieważ no, poprzez edukację jesteśmy w stanie zmienić to podejście, bo to o czym cały czas tutaj rozmawiamy, wciąż wracamy do punktu wyjścia tak naprawdę, czyli tej podmiotowości zwierząt i w ogóle znaczenia zwierzęcia w naszej tradycji, w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, ponieważ zwierzę ma bardzo istotne miejsce w naszym społeczeństwie, szczególnie zwierzęta, które są udomowione, które żyją z nami, które są od nas zależne i które trafiają pod nasze dachy tylko i wyłącznie przez naszą decyzję, bo musimy o tym pamiętać, że to jest nasza decyzja, że przyjmujemy jakieś zwierzę pod swój dach i to my bierzemy za nie odpowiedzialność. I właśnie tutaj jest moje kolejne pytanie odnośnie właśnie odpowiedzialności w momencie, kiedy adoptujemy czy kupujemy zwierzę. Kiedy mówimy o psie czy kocie, rzeczywiście to prawo mam wrażenie, że znacznie lepiej działa i zupełnie inny jest stosunek do tego typu zwierząt, jak na przykład zwierzęta gospodarskie, prawda? Ze zwierzętami gospodarskimi osobiście teraz zamieszkałam na wsi i widzę, co tutaj się dzieje. To jest jakby w ogóle inna klasa zwierzęcia. Co na to prawo, jeśli chodzi o zwierzęta? Czy są inaczej traktowane zwierzęta gospodarskie, inaczej traktowane zwierzęta towarzyszące i też właśnie ta odpowiedzialność karna, jeśli chodzi o znęcanie się nad tymi zwierzętami i niezabezpieczenie ich potrzeb? No myślę, że tutaj nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że ta różnica jest po prostu nawet nie tyle radykalna, co jest rażąca. I choć przepisy nam mówią o tym, że nie wolno znęcać się nad wszystkimi zwierzętami, zarówno tymi, które traktujemy w charakterze towarzyszy, głównie psami i kotami, ale nie tylko przecież, ale także nad zwierzętami gospodarskimi, to jednocześnie przepisy sankcjonują wobec zwierząt gospodarskich cały szereg takich praktyk, które gdybyśmy mieli odnieść właśnie do owego psa, byłyby potraktowane jako znęcanie się nad nim. No, doskonałym przykładem, bardzo smutnym i przerażającym jest to, że w
przepisy ustawy o ochronie zwierząt mówią o tym właśnie, że jedną z form znęcania się jest utrzymywanie zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania. W związku z tym, jeżeli byśmy wzięli sobie średniej wielkości psa, takiego jak moja Zirka, średnia kundelka, która nomen omen żyje 17 lat, już ponad, i ma się bardzo dobrze, i zamknęli ją w klatce o powierzchni podłogi 0,6 m², także musiałaby mieć podwinięty ogon, tak żeby na nim siedziała, i trzymałabym ją tak miesiącami, to byłabym skazana za znęcanie się nad zwierzętami bez żadnych wątpliwości. Ale jeżeli byłabym hodowcą futer, hodowcą zwierząt na futra i właścicielką fermy futrzarskiej i dokładnie z takim samym zwierzęciem, tylko innego gatunku, zakwalifikowanym zresztą jako zwierzę gospodarskie na podstawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, mimo że jest lisem, zakwalifikowanym jako zwierzę gospodarskie, zamkniętym w klatce o wielkości powierzchni podłogi 0,6 m², to będę działać legalnie, mimo że to zwierzę będzie doznawało takiego samego koszmaru, jakiego doznawałaby Zirka, a może nawet jeszcze większego, bo jest zwierzęciem dzikim jeszcze gorzej prawdopodobnie znosiłoby tę niewolę. To już myślę, że nie ma co jakby tego stopniować, jest to po prostu koszmar. I w stosunku do jednego zwierzęcia, które doznaniowo jest pod względem jakby neurologicznym bardzo podobne, bardzo są one podobne do siebie, mają inne uwarunkowania oczywiście jakby związane ze środowiskiem, w którym funkcjonują, to samo zachowanie będzie traktowane jako znęcanie się nad zwierzętami, albo to samo zachowanie będzie po prostu traktowane jako realizacja działalności gospodarczej, owej wolności działalności gospodarczej, która jest wartością konstytucyjną, o czym mówiłam na początku. Więc mamy generalne przepisy mówiące o tym, że zakazuje się znęcania nad zwierzętami, ale potem mamy w stosunku do zwierząt tak zwanych towarzyszących, na tym się kończy, choć nie chcę przez to powiedzieć, że sytuacja psów czy kotów w Polsce jest dobra, jest bardzo zła, dlatego że jako członkowie rodzin są narażeni na dokładnie tę samą przemoc, która dzieje się w domu w stosunku do członków rodziny, więc jeżeli przemoc jest w domu, to zwierzę też staje się jej ofiarą i reagowanie wcale tutaj jakby nie jest jakieś rewelacyjne. Natomiast w stosunku do właśnie zwierząt tak zwanych gospodarskich mamy oprócz tych ogólnych zapisów tak dużo wyjątków, że te zapisy nie są już żadną zasadą. Mamy rozporządzenia na przykład o warunkach utrzymywania zwierząt gospodarskich i tam będziemy mieć te regulacje mówiące o tym, że podłoga o powierzchni 0,6 m² dla jednego lisa w hodowli jest w porządku i jest to działanie w pełni legalne. Więc w ogóle prowadzenie spraw dotyczących humanitarnej ochrony zwierząt wykorzystywanych w hodowli, właśnie mój pies postanowił zaszczekać, nie wiem czy Państwo słyszeliście, w wykorzystywanych w hodowli jest bardzo trudne, ponieważ musi tam dojść do nie tylko takiej krzywdy, jaką byśmy przy psie zakwalifikowali jednoznacznie jako znęcanie, tylko jeszcze do daleko dalej idącej krzywdy, na przykład takiej, w której ten lis wskutek tego ściśnięcia zacznie sobie obgryzać własną łapę, nie będzie miał udzielonej pomocy weterynaryjnej i dopiero wtedy jesteśmy w stanie z punktu widzenia obowiązującego prawa zareagować, a nie dlatego, że jest zamknięty w takiej klatce, za którą ja, trzymając Zirkę, byłabym absolutnie skazana. I ten rozdźwięk jest porażający, powoduje, że bardzo ciężko przesuwa się granicę ochronną tych właśnie zwierząt wykorzystywanych w hodowli, bo oprócz zmian w prawie i zmian w kulturze i zmian w naszej mentalności i zmian w naszych nawykach i sposobie mówienia o zwierzętach, to poprzez same procesy sądowe niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Karpie były absolutnie wyjątkową sytuacją, w której udało się uchwycić ten moment. Nie sam fakt, że one są hodowane, tylko to, że akurat wtedy były trzymane bez wody, ale też jak mówimy o kwestiach związanych właśnie ze zwierzętami tak zwanymi towarzyszącymi, ja używam tego określenia tak zwanymi, bo to są też funkcje, które my ponadawaliśmy zwierzętom, oczywiście część z nich jest udomowiona w procesie domestykacji, ale przez pryzmat tych funkcji jakby rozważamy ich ważność i ich wartościowość niestety i wartość ich życia, że kiedy jesteśmy przy tych zwierzętach właśnie tak zwanych towarzyszących, to ja też stoję na stanowisku, że dopóki, że absolutnie priorytetem powinny być adopcje zwierząt, że mamy
tak dużo stworzonych i powołanych do życia zwierząt właśnie w postaci psów i kotów, zaraz kończę, w psów i kotów, które czekają na te domy i skazane są na te klatki schroniskowe, że bardzo też Państwa namawiam do tego, żeby w ramach swoich wyborów etycznych decydować na to, żeby nie wspierać żadnego handlu zwierzętami. Bo kupowanie zwierzęcia jest też wspieraniem jakby niestety tego przesuwania granicy w kierunku rzeczy, nawet jeśli temu towarzyszy miłość, bo ja jej nie neguję, ale z systemowego punktu widzenia to jest przesuwanie tej granicy. Mój pies bardzo rzadko szczeka, bo jest mieszanką, ponoć mama była chyba haskim, Zirka jest z ulicy wzięta, ale czasami, kiedy bardzo się czegoś domaga i teraz jest na przykład znudzona, może mnie oszczekać, co się zdarza raz mniej więcej w miesiącu, więc naprawdę jest to wyjątkowa sytuacja, proszę Państwa. A ja myślę, że ona chce zabrać głos po prostu. Ona zabiera głos. I ona tam krzyczy, że popiera. Mam nadzieję, że Zi w ogóle dobrze się czuje, bo wiem, że tutaj też macie historie nowotworowe. Więc mam nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze. Ja z Pinią tak samo jesteśmy świeżo po jej nowotworze. U nas na razie wygrywamy. Tego samego życzę i Wam. I właśnie ostatnia kwestia tych adopcji, tej bezpośredniej pomocy zwierzętom. Tak? No rzeczywiście, ja jak najbardziej też popieram adopcję, świadomą adopcję, a świadoma adopcja to nie znaczy adoptujemy na hura jak najwięcej zwierząt, aby tylko je uratować, bo dobrostan zwierząt, które żyją pod naszym dachem, jest bardzo istotny. I tutaj ja jako etolog i zoopsycholog chciałabym bardzo mocny tutaj nacisk położyć na te potrzebne, to zabezpieczenie potrzeby konkretnych jednostek, to my nie musimy pomagać na siłę, jeżeli nie mamy na to warunków, jeżeli chociażby warunków czasowych, prawda, bo to jest też istotne. Ja kiedyś słyszałam teksty typu, dlaczego mam tylko jednego psa, skoro tak kocham zwierzęta i tak promuję adopcję. Ja odpowiadam, dlatego mam jednego psa, bo właśnie kocham tego psa, kocham ogólnie zwierzęta i bardzo szanuję je, ich potrzeby. I w chwili obecnej, mieszkając w 30 metrach kwadratowych i pracując po kilkanaście godzin dziennie, jestem w stanie zabierać do pracy jednego psa. Z większą ilością zwierząt miałabym problem, byłyby one po prostu samotne, musiałyby bardzo długo przebywać w domu. I to, że ja posiadam w chwili obecnej bardzo dużo zwierząt, to dlatego, że do tego dążyłam i w ten sposób chciałam im też pomóc, bo zwierzęta, które mam u nas na ranczu, są adoptowane, jak króliki, które miały być pasztetami, kury kulawe, nie najpiękniejsze, te, które się właśnie nie nadawały i nie powinny wyglądać tak, jak wyglądają, tak zwany odpad i wiele, wiele innych zwierząt. Niedługo będziemy przyjmować kolejne, ale to dlatego i bardzo stopniowo przyjmujemy te zwierzęta, tworząc dla nich warunki. I te warunki, to jest bardzo ważne, kwestia, stworzenie tych warunków, pomoc zwierzętom świadoma, zabezpieczenie ich potrzeb. Tak więc tutaj też do Państwa taki apel kieruję, aby adopcje były mądre, były przemyślane i przede wszystkim też pomoc w schroniskach, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie adoptować, możemy właśnie działać jako wolontariusze, możemy też wspierać działania innych osób, które pomagają, jak na przykład chociażby możemy też wspomóc działania tutaj pani adwokat. Pozwolę sobie wspomnieć o Patronite. Uważam, że to jest to w ogóle cały pomysł tych podcastów w imieniu. Uważam, że to jest fantastyczna sprawa. Jakby mogła Pani kilka słów powiedzieć o tym celu? Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Tak, ja sobie myśląc o swojej działalności i właśnie o też o mojej odpowiedzialności wobec istot, dla których pracuję, musiałam przyjąć jakiś próg mojej wydolności, mojej wyporności na to, ile jestem w stanie merytorycznie przerobić spraw,
To jest jedna rzecz, a druga jest też rzecz, którą ja publicznie podkreślam i jestem z tego dumna, że jestem na etapie, w którym mogę to publicznie mówić, jaką mam osobistą wyporność na znoszenie cierpienia zwierząt, bo myślę, że absolutnie nie zgadzam się na to, żeby złożyć z siebie ofiarę w tej jakby walce, która jest bezkresna. Znaczy ja uważam, że absolutnie trzeba ją toczyć i niesiemy wspólnie jakby tą pałeczkę w chyba pokoleniowej sztafecie zmian dla zwierząt, ale jednocześnie no jakby martwy pomagacz to żaden pomagacz, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to też wynika z jakiegoś mojego w ogóle uzmysłowienia sobie, że jeżeli ja mam rzeczywiście empatycznie podchodzić i z szacunkiem do innych istot, to ja muszę aplikować też te zasady w stosunku do siebie, w związku z tym jakby mam pewną osobistą wyporność, myślę, że każdy ma trochę gdzie indziej ten próg tego, ile może przepuścić przez siebie cierpienia zwierząt. Moja praca polega dokładnie na szczegółowym zapoznawaniu się, czasami kostka po kostce połamane, jakby ranach. Ja to muszę zreferować, odtworzyć, opowiedzieć tę perspektywę możliwie najpełniej, również pod względem psychologicznych procesów, które zachodziły u tego zwierzęcia. Jak mam sprawę psa ciągniętego za samochodem, to nie opowiadam tylko jakich ran doznał, tylko konsultuję się ze specjalistami i specjalistkami, opowiadam o jego perspektywie psychologicznej, dramatycznej zupełnie. I tego jest dużo, a jednocześnie w każdym tygodniu, i to są moi klienci, ja uważam, że to są moi jakby mocodawcy, może bardziej nie mocodawcy niż klienci, ja pracuję dla tych zwierząt, ja muszę te sprawy zrobić najlepiej jak umiem, raz dla tych zwierząt, które niektóre z nich żyją i też chodzi o to, żeby już nigdy nie wróciły do oprawcy, a te, co do których nie żyją, żeby ich opowieść była należycie przedstawiona przed sądem i żeby ten oprawca był należycie ukarany, żeby na przykład przez najbliższe 15 lat nie mógł mieć żadnych zwierząt. I ja muszę te sprawy zrobić bardzo dobrze. Niektóre z nich są trudne, nowatorskie i muszę mieć na to przestrzeń, a jednocześnie w tym samym, jednocześnie ja w każdym tygodniu, w każdym miesiącu, myślę, że może łatwiej będzie mi mówić o skali miesiąca, dostaję od kilkudziesięciu do kilkuset zapytań, już teraz dostaję ich mniej i łatwiej mi jest odsyłać ludzi do konkretnych źródeł, zapytań, co zrobić w jakiejś sprawie. W pewnym momencie czułam się jak taka osoba, która jest takim, no mówiąc brzydko, ale w tym też było trochę mojego takiego żalu, takim trochę sypem na wszystkie jakby bolączki, które się odbywają i ktoś zobaczył na przykład w internecie krzywdzone zwierzę i nie mając w ogóle nic wspólnego z tą sprawą, nie wiedząc nic o niej, nie mając dostępu do żadnych dokumentów, żadnych dowodów, wysyłał mi ten filmik i pisał: Pani Karolino, musi Pani coś zrobić, jak nie Pani, to nikt. SMS-ów w stylu jak nie Pani, to nikt. Myślę, że w swoim życiu dostałam no, na pewno co najmniej kilkaset. Dostawałam też bardzo dużo tych samych pytań przez lata, z takich podstawowych zakresów. Czy rzeczywiście, kiedy pies jest na łańcuchu, to oprócz mandatu nic się nie da zrobić? Oczywiście, że się da. Takie zwierzę możemy nawet interwencyjnie odebrać w pewnych okolicznościach, bo to jest sytuacja, w której to zwierzę cierpi. Tutaj może dojść do sprawy o znęcanie się nad tym zwierzęciem. Czy pies, który przebywa na stale w małym kojcu, mimo że nie ma żadnych regulacji na temat kojców, to jest pies, któremu możemy od strony prawnej jakoś pomóc, czy nie możemy? I jakby i to były cały czas te same powtarzane pytania, te same błędy, które były związane z na przykład interwencyjnym odbieraniem zwierząt. I ja sobie pomyślałam tak, że ja muszę się zaopiekować tymi, dla których pracuję, ale jednocześnie widzę to, że można pewnymi prostymi narzędziami dać ludziom, którzy chcą działać, ale nie mają wiedzy, sposoby na to, żeby byli bardziej pewni siebie, bardziej mieli zdecydowanie lepsze rozeznanie w tych sytuacjach kryzysowych, byli bardziej gotowi sami brać odpowiedzialność za te sytuacje. Ja chciałam, żeby człowiek, któremu zależy na tym, żeby zareagować na trudną sytuację wobec zwierzęcia, czuł się zdecydowanie silniejszy i nie dał się zbywać policji czy urzędnikom z całym do nich szacunkiem, którzy najczęściej nie mają pojęcia, o czym mówią w kontekście zwierząt. I chciałam, żeby ta osoba, która ma serce po tej stronie i chce działać, czuła się pewnie, bo najczęściej to właśnie ta osoba ma rację, jeśli chodzi o kwestie prawne. One są też w dużej mierze intuicyjne. I postanowiłam, że zbiorę te rzeczy, które są najczęstszymi jakimiś takimi wątpliwościami, błędami, które pokazują ścieżki dojścia do rozwiązań pewnych problemów, ale które też będą ramować ludziom fundamenty. Bardzo mi zależy na tym i stworzyłam ten projekt w imieniu,
który jest typowym edukacyjnym projektem. Nie jest to projekt związany z prowadzeniem spraw, tylko jest typowo prawno takim edukacyjnym projektem. I mam takie marzenie, żeby osoby, które słuchają tego podcastu, to jest kurs stawania w obronie zwierząt, 12-miesięczny kurs, który zaprojektowałam jakby z góry i prowadzę przez poszczególne jakby etapy czy obszary ustawy o ochronie zwierząt, ważne z punktu widzenia praktyki, żeby na koniec tego kursu osoba, która go przejdzie, miała takie poczucie, że naprawdę na takich fundamentach wie, o co chodzi i już nie da się zbyć i czuje się silniejsza i czuje, że nie jest sama, że jest nas więcej, że wszyscy się borykamy z tymi samymi problemami, ale mamy na nie pewne odpowiedzi i ścieżki rozwiązań. I dla tej mojej działalności edukacyjnej właśnie założyłam za namową zresztą samego portalu Patronite, ponieważ ja w ogóle nie wierzyłam w to, że to się może udać, w ten swój profil na Patronite i w oparciu właśnie o wsparcie, które do mnie płynie od matronek i patronów, zaczęłam robić podcast profesjonalnie, uruchomiłam całą platformę edukacyjną, stronę internetową Kuszlewicz w imieniu, gdzie też publikuję artykuły, staram się pokazywać wzory pewnych zachowań, wzory dokumentów i mam taką wielką nadzieję i w zasadzie mam wielkie przekonanie, że żaden pojedynczy bohater czy pojedyncza bohaterka nie zmieni sytuacji zwierząt, może zainspirować do pewnych działań, czy tak jak taka wielka sprawa może jak karpie zainspirować do dalszych działań, dać nadzieję, to jednak nie będzie to. Zwierzęta potrzebują, żeby ich sytuacja została zmieniona, odpowiednio dużej grupy przyzwoicie przygotowanych osób do stawania w ich obronie i w ich imieniu i to nie muszą być wcale wyłącznie prawnicy i prawniczki. Ja w ogóle uważam, że każdy powinien znać fundamenty prawa i przestać sobie dać wciskać kit, że prawo jest niedostępne dla przeciętnej osoby i przestać dać decydować osobom nieprzygotowanym do tego za zwierzęta. Uważam, że jeżeli mamy przekonanie, że dzieje się krzywda zwierzęciu, to naprawdę lepiej zaryzykować, nawet że powiemy może powiemy coś, co nie jest idealnie zgodne z tym, jak wygląda ustawa, może czegoś nie potrafimy zacytować, może nie pamiętamy tej sygnatury, ale podejmijmy to ryzyko, bo to ryzyko jest po prostu, za tym ryzykiem stoi często zdrowie lub życie zwierzęcia. I jestem ogromnie zbudowana, kiedy słyszę od ludzi, że to działa, że na przykład układają im się rzeczy w głowie, że teraz lepiej rozumieją, o co chodzi w przestępstwie znęcania się, dlaczego środki karne są takie ważne, dlaczego, co może zrobić organizacja w postępowaniu, jak przeprowadzić interwencje. I myślę sobie, że możemy na podstawie doświadczeń w pojedynczych sprawach próbować je skalować na całą Polskę. I to się po prostu niesie. Jest to naprawdę genialny projekt, w ogóle wspaniała inicjatywa, tak więc ja tutaj wszystkich zachęcam do wsparcia tego projektu. I to, o czym tutaj Pani wspomniała, granice. Granice są też bardzo ważne, abyśmy pomagali mądrze zwierzętom, czasami my też musimy stawiać granice. Tutaj ja widziałam też wiele komentarzy bardzo, wydawało się dziwnych i mam wrażenie, że nie wszyscy rozumieją tą Pani rolę, bo rzeczywiście wręcz nawołujące, że musi Pani natychmiast odpowiedzieć. Pamiętajcie proszę, że doba ma 24 godziny, tutaj Pani Wodka odprowadzi wiele spraw, wiele wymagających spraw i poza samym po prostu czasem i tą energią, którą trzeba poświęcić na daną sprawę, dochodzi jeszcze czynnik ludzki i chociażby ten emocjonalny. Ja wiem, jak ogromny to jest bagaż. Sama wytrzymałam 3 miesiące pracując w schronisku, gdzie się właśnie opiekowałam zwierzętami, które były połamane, potrącone. Dla mnie to było za dużo. I ja wiedziałam, że to nie jest moja droga, aby pomagać zwierzętom, bo jestem po prostu za miękka. Ja nie byłam w stanie, obecnie również bardzo, bardzo przeżywam, jak tylko chociażby umarł mi królik, który dostał zawału po prostu i ja to bardzo przeżyłam, a wiem, że muszę sobie wytłumaczyć, że no nie mogę tak podchodzić, jeżeli chcę ratować i pomagać zwierzętom, które są w potrzebie, często rehabilitować te zwierzęta, no muszę być twardsza, ale wciąż
mam prawo postawić sobie te granice i nie muszę za wszelką cenę poświęcać i tworzyć z siebie męczennika tylko po to, aby mnie ktoś uznał za osobę, która pomaga. Pomagać trzeba mądrze i tutaj pani mecenas znalazła świetną drogę, aby dotrzeć do znacznie większej liczby osób, bo myślę, że chyba zakładając w ogóle ten profil, nie sądziła pani, że aż do takiej tłumów, do takiej ilości pani dotrze. A ja zachęcam, żebyście, kto nie zna tego projektu, żebyście do niego zajrzeli. Jeżeli do tej pory nie zaglądaliście tam, to podejrzewam, że przed wami nieprzespana noc, bo wciąga. Artykuły są też niesamowicie ciekawie napisane. Ja tutaj śledzę na bieżąco. Sama nieraz jestem, gdzie wydawało mi się, że już sporo wiem, to i tak w każdym artykule odkrywam tak naprawdę nasze polskie prawo na nowo. Tak więc te granice są bardzo ważne i proszę pamiętać, że jeszcze jest tutaj ten czynnik ludzki i to nie jest tak, że osoby, które pomagają zwierzętom, one do tego przywykają. Do tego nie da się przywyknąć. Da się pod kątem behawioralnym zapanować nad swoimi reakcjami, ale nie da się przywyknąć nigdy. Tak więc też domyślam się, jak ogromnym obciążeniem jest w ogóle praca. Praca z tego typu sprawami i obiecuję już ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, o hejcie, ponieważ wydaje mi się, że wszystkie osoby, które chcą pomagać zwierzętom, powinny grać do jednej bramki, a co się okazało i ja się z tym zetknęłam i pani adwokat też się z tym zetknęła i nie tylko i wokół widzę, jak wiele osób, które naprawdę robią kawał roboty, jak wiele energii i czasu muszą tracić na zupełnie bezsensowne spory, które są związane ze zwykłym hejtem, zupełnie bezpodstawnym. Tak, nawiązuję tutaj między innymi do sytuacji, która mnie totalnie zszokowała na profilu pani adwokat, gdzie zupełnie dla mnie w ogóle bardzo ważne pytanie, bo dokładnie to samo i też straciłam zwierzę w święta, w Boże Narodzenie, ponieważ nie mogłam znaleźć po prostu żadnego lekarza weterynarii. Jeździliśmy z rodzicami wtedy po całym Radomiu, bo to akurat jeszcze byłam wtedy dzieckiem i nie mogliśmy znaleźć żadnego lekarza, który by nas przyjął tego dnia. Poruszyła pani bardzo ważny temat i ja to odebrałam jako taką sugestię, że porozmawiajmy, tak? Poszukajmy rozwiązania, a przerodziło się to w jakąś strasznie dziwną dyskusję, która w dużej mierze, to był poziom taki typowo no, hejterski, no, nie da się tego innego słowa użyć. No, to nie była merytoryczna dyskusja, to nie była krytyka. To był zwykły hejt, zupełnie zszokowało mnie to i podobną sytuację zaobserwowałam też w wielu schroniskach, gdzie wolontariusze starają się wręcz przejąć dosłownie władzę nad schroniskiem. Dla nich wszystko, co robi kierownik schroniska, to zło, a nie zastanawiam się, że a być może nie wiedzą wszystkiego. A być może kierownik nie może inaczej działać, ponieważ właśnie współpracuje chociażby z policją. Często jakieś zwierzęta są chociażby dowodem w sprawie, prawda? I z takiego zwierzęcia na przykład jeszcze nie można wyadoptować, a tutaj są wielkie wojny, dlaczego to zwierzę nie zostało wyadoptowane, skoro tutaj wczoraj był taki i taki pan i on chciał adoptować konkretnie to zwierzę. I bardzo często wielu rzeczy nie wiemy, a komentujemy. Nie chcemy rozmawiać, nie próbujemy znaleźć rozwiązania, a po prostu oceniamy od razu, z góry. I tu ostatnie pytanie właśnie do pani jako adwokata, tak? Czy możemy stricte z hejtem, gdzie nasze dobre imię jest oczerniane, gdzie pojawiają się często zupełnie nieprawdziwe informacje, co też sama osobiście też się oczywiście z tym zetknęłam. Możecie sobie Państwo tylko wyobrażać, jak okrutnie
trudne to jest, jak taka fala hejtu, która często spływa na nas. Tak jak w tym przypadku, to pani adwokat, totalnie błaha sytuacja, bo to naprawdę to był po prostu bardzo fajny post, bo tak jak mówię, też tutaj obserwuję i na bieżąco jestem z wpisami, z artykułami i dla mnie też to był bardzo ważny temat i bardzo się cieszę, że pani adwokat go poruszyła i obróciło się w tak dziwną rozmowę. I teraz, czy my od strony prawnej możemy coś z tym zrobić? Jak w ogóle powinniśmy się zachowywać właśnie w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę tam wiele słów, bo to najczęściej w ten sposób wygląda, że nasze słowa są przeinaczane i tak naprawdę wiele osób nie przeczyta tego oryginalnego na przykład wpisu, czy nie zna tak naprawdę całej sprawy, a skupia się tylko na serii komentarzy, których jest najwięcej. Czy my możemy tutaj jakoś chronić przede wszystkim siebie? Bardzo trudne zagadnienie. Też dzięki, że pani o tym mówi i też ogromne, ogromne podziękowanie za wsparcie wtedy w waszej szkoły, w pozytywnych komentarzach, jakby w nazywaniu rzeczy po imieniu, bo to też żebyście Państwo mieli jakiś taki rys, to był post dotyczący tego sytuacji związanej z brakiem całodobowego dostępu do opieki weterynaryjnej w większości polskich przeciętnej wielkości miast i związanych z tą koniecznością w sytuacjach kryzysowych absolutnie jechania w różne odległości 50, czasami 100 kilometrów, czasami jeszcze dłuższych odległości. I pytaniem, czy możemy coś z tym zrobić, jakby, że otwieram dyskusję i porozmawiajmy, jakby to mogło wyglądać, żeby takie dyżury były. I to, co się wydarzyło, było absolutnie nieprawdopodobne. Znaczy, ja to widzę w taki sposób, że zresztą ja o tym doskonale wiem, bo w kilku zaprzyjaźnionych lekarzy weterynarii mi po prostu o tym mówiło, że na forach weterynaryjnych grupy sfrustrowanych osób, które są przemęczone, to nie ulega wątpliwości, postanowiły po prostu skorzystać z okazji i wyżyć się na jednej osobie, tak jakbym była odpowiedzialna za wszystkie ich problemy z pacjentami, z klientami, z systemem. Za użycie słowa służba zostałam wręcz zlinczowana i cały czas będę to popierać. Uważam, że są zawody, które są służbą w sensie etycznym. To jest zawód lekarza weterynarii, to jest zawód zwykłego lekarza, to jest mój zawód. Ja nie pracuję od godziny 8 do 16, nie ma takiej po prostu szansy i nigdy nie wiem, o której tę pracę skończę i nigdy nie wiem, czy pewien burmistrz, na przykład jak to miało miejsce w Świebodzinie, nie postanowi oczyścić parku z gawronów i nagle nie będzie przez 3 dni bardzo intensywnych prac, żeby zatrzymać tą idiotyczną i barbarzyńską decyzję. Więc jakby są takie sytuacje, zwłaszcza kiedy myślę, że są takie zawody, które dotyczą właśnie układu zależności, kiedy mamy tego rodzaju kompetencje, które powodują, że jesteśmy w stanie udzielać innym pomocy, oczywiście w ramach jakby właśnie rozsądku, ponieważ wtedy, kiedy robimy to w takich okolicznościach, gdzie system w ogóle to porzuca i mówi, róbcie sobie co chcecie, zorganizujcie się, to mamy osoby, które będą się zdzierać do granic, a mamy takie osoby, które powiedzą, ja nie biorę w tym udziału, więc ja jakby w tym poście proponowałam, żeby system na to odpowiedział i wprowadził jakieś uczciwe reguły, w których pacjenci zwierzęcy mieliby dostęp do podstawowej opieki. Czasami to jest kwestia wykonania eutanazji. W tym przypadku, w którym ja opisywałam, to była ogromna potrzeba wykonania eutanazji i jechanie prawie 100 kilometrów po to, żeby jej dokonać. I to była dramatyczna sytuacja i wszyscy lekarze, którzy wtedy byli w tym mieście, odmówili otwarcia gabinetu. I to, co się wydarzyło pod tym postem, rzeczywiście było w ogóle, bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ ja bardzo często podejmuję tematy kontrowersyjne, mam bardzo dużą odporność na krytykę, na ostry spór, moja praca polega na ostrym sporze, naprawdę takim czasami bardzo ostrym. Natomiast pierwszy raz spotkałam się z czymś, co myślę, że po dobie dwóch uznałam, że to jest rzeczywiście hejt i zrozumiałam, o co chodzi ludziom, którzy mówią o hejcie, bo i uświadomiłam sobie, że ja w ogóle nie wiedziałam, o czym mówią ludzie, którzy mówią o doświadczeniu hejtu. Oczywiście jako świadoma osoba
Mogłam powiedzieć, sprzeciwiam się hejtowi, mowie nienawiści, że hejt jest niszczący. Potrafiłam to wszystko w teorii powtórzyć. Natomiast dopiero jak się tego doświadcza, to można odczuć, na czym to polega. I to akurat była taka zmasowana, grupowa akcja części lekarzy weterynarii, nie wszystkich, bo niektórzy w ogóle pisali do mnie, że jest im przykro, że nie chcą się ujawnić. Mówili o tych grupach, gdzie tam się odbywała ten taki wręcz lincz, ale część osób przyszła i postanowiła to zrobić taką metodą, która była nie do opanowania, to znaczy pisaniem mnóstwa rzeczy na mój temat, łącznie z tym, że moja mama musi mieć problemy z alkoholem, a ja źle leczyłam psa, skoro on umarł, i przeinaczaniem bardzo wielu właśnie słów, które napisałam, twierdzeniem, że zmuszam lekarzy do nieodpłatnej pracy, chociaż w ogóle o tym nie pisałam, pisałam, że praca po godzinach powinna być co najmniej dwukrotnie więcej płatna, i walczenie z tym jest w pewnym momencie niemożliwe, bo kiedy takich komentarzy jest 5 czy 10, to można próbować sprawę wyjaśnić, ale kiedy takich komentarzy jest 300, 400 czy 500, to się już nie da jej wyjaśnić i człowiek zostaje tym absolutnie zalany, i ja jestem twardzielką. Znaczy, ja mam wielką wrażliwość na zwierzęta, ale ja pracuję w procesie i naprawdę jestem twardzielką. I nigdy nie wydarzyło mi się coś takiego, że ja z powodu tego, co się dzieje w internecie, zaczęłam płakać, i to był taki mój pierwszy raz. Uświadomiło mi to też, że jeżeli hejt dotyka, ten prawdziwy hejt dotyka dzieciaki i nastolatki, to ja uważam, i jest to powtarzane, to ja uważam, że to jest odroczony wyrok śmierci, bo to jest tak niszczące wewnętrznie i człowiek jest tak bezradny wobec tego wszystkiego. Ogromną wartością dla mnie było to, że ludzie zaczęli nazywać rzeczy po imieniu i zaczęli pisać, że to widzą. Więc dzięki wielkie też waszej szkole za to. I ja potem dostałam całkiem niezły odzew też ze strony osób, które się wystraszyły i napisały, nie miałem tego na myśli, albo rzeczywiście nie przeczytałem pani postu w całości. No ale skutki niszczycielskie są oczywiście, i nasze prawo niestety w małym zakresie jest w stanie na to w tej chwili odpowiedzieć, bo przepisów o samej jakby mowie nienawiści nie mamy dobrych. Mamy takie przepisy, które pozwalają nam na przykład reagować, kiedy nasze dobra osobiste są naruszane, tak? Czyli kiedy ktoś, ja myślę, że tam spokojnie miałabym materiał na kilka pozwów, w tych, których na podstawie komentarzy, które podważały moje kompetencje, w których twierdzono, że jestem niezwykle wygodną osobą, która po prostu nie wie, co to znaczy praca, i tak dalej, więc jakby myślę, żebym sobie tutaj uzbierała, ale to są bardzo trudne procesy, kiedy trzeba wszystko dokumentować, kiedy trzeba interpretować słowa, a samej tej instytucji takiej zbiorowej nagonki, no, to ona jest prawie nieuchwytna od strony prawnej wciąż, choć walczymy też o to, żeby wzmocnić te przepisy o mowie nienawiści. Więc możemy oczywiście próbować wytoczyć proces karny o zniesławienie, o znieważenie, o naruszenie dóbr osobistych. Tam muszą wtedy paść słowa, które rzeczywiście nas obrażają, które powodują, że w odczuciu społecznym na przykład ktoś straciłby do mnie zaufanie, czy to zaufanie byłoby podważone. Natomiast żeby uchwycić od strony prawnej to, że jest jakaś grupa ludzi, która postanowiła namówić się, jak po prostu w szkole podstawowej, kogoś zapędzić do rogu i go tam tuc, tuc, tuc i tuc, no niestety dobrych mechanizmów na to nie mamy. I ja przyjęłam wtedy taką ludzką strategię, to znaczy ja pomyślałam sobie, że ja się w ogóle na to nie godzę, że będę teraz wyciszać tę dyskusję. Tak mi wiele osób doradzało, nie pisz tam żadnych komentarzy, niech to sobie dogaśnie. Ja pomyślałam sobie, że nie, że to, że wydarzyło się coś bardzo złego i że my musimy to, co się wydarzyło złego, nazywać po imieniu, po to, żeby to ograniczać, żeby ci ludzie, którzy tego dokonali, wstydzili się tego, żeby widzieli, że inni to widzą. I myślę, że to w jakiś sposób zaskutkowało, to znaczy ja się w ogóle poczułam znacznie silniejsza, na chwilę mnie to zmiotło z planszy, ale po chwili, kiedy sobie uzmysłowiłam, że no moment, to nie ja zrobiłam cokolwiek złego, ja się nie godzę na takie standardy, i przyszli ludzie, którzy powiedzieli, ja też to widzę, widzę ten bezsensowny kompletnie atak, to było bardzo wzmacniające. No i tak sobie to rozszerzam też na inne sytuacje życiowe. Myślę sobie o tym, że prowadzenie nagonek internetowych jest straszne, jest bardzo niszczące. I internet daje nam mnóstwo narzędzi, w których możemy pomagać zwierzętom, ale też daje nam dużo narzędzi, które mogą po prostu w zasadzie w ciągu jednej doby kogoś zniszczyć, a ta osoba przez następne 10 lat się będzie musiała z tego tłumaczyć. I myślę, że jakimś takim
absolutnie wyzwaniem cywilizacyjnym jest to, żebyśmy to zaczęli regulować, bo ci ludzie, którzy pisali tam bardzo złe rzeczy pod moim adresem, nie stanęliby mi twarzą w twarz i by mi tego nie powiedzieli, ale w internecie to robili, choćby robili to pod swoimi nazwiskami, ale jest to w jakiś sposób odczłowieczone, ludzie się nakręcają w taki bardzo, bardzo, bardzo nieładny, w bardzo nieładny sposób. I to działa na wszystkich frontach. Myślę sobie o tym, że nawet jeśli mamy, ja zresztą zawsze, kiedy nawet publikuję sprawę o moim przeciwniku, przeciwniku, który jest moim też wrogiem takim etycznym, na przykład sprawę wygraną z myśliwym, to błagam po prostu ludzi, żeby nie uprawiali na nim linczu, bo ja się na ten lincz nie godzę, bo ten lincz nas do niczego nie prowadzi. Bo jeżeli chcemy, żeby prawo wyznaczało standardy, to my musimy też akceptować to, że prawo ma załatwiać za nas określone sprawy. I myślę też sobie o tym, że tam padało w ogóle mnóstwo bardzo ciekawych sformułowań pod tą całą aferą, takich, które chyba wymagałyby w ogóle dyskusji na przyszłość, rzucających mocny cień na wykonywanie zawodu przez część, podkreślam, część lekarzy weterynarii, mówiących o tym, że to nie może, że to nie jest żadna służba, że oni wchodzą o 8, wychodzą o 16 i nic ich nie będzie obchodzić. I o tym, że to, że jest mechanizm, który wszystko reguluje, tym mechanizmem jest rynek, jakby płacisz, masz. I to są takie rzeczy, które czytałam z przerażeniem, bo to jest znowu bardzo ujawniający moment, który bardzo ujawnia to, jak potrzebujemy interwencji państwa za regulacje dotyczące brania odpowiedzialności za zwierzęta. Jeżeli powierzymy to wyłącznie jakby prywatnym wyborom, wolnemu rynkowi, no to może się okazać, że istota, która może dostać pomoc, tej pomocy nie dostanie, bo komuś brakuje pieniędzy, bo nie ma nigdzie otwartego gabinetu. Temat jest olbrzymi i też chcę podkreślić mój szacunek do lekarzy weterynarii, z którymi ja też współpracuję świetnie i to mnie też bardzo zaskoczyła tamta reakcja, znam wielu wspaniałych lekarzy i wiem, że to jest niezwykle trudny zawód w tej chwili do wykonywania i wiem, że też oni spotykają się z hejtem. Co było tak dla mnie przykre i trudne, że oni piszą o hejcie i zrobili to samo. Nie mam na to dobrych reakcji, po jakiejś dobrej odpowiedzi takiej stricte prawnej, poza tym pozwem o naruszenie dóbr osobistych, ale chyba to, co jest dla mnie najważniejszą lekcją w tym, to, że jednak solidarność i nazywanie zła po imieniu działa. I chyba to naprawdę jest najlepszym murem na takie sytuacje, żeby osoba, która jest postawiona do tego rogu, nie została sama. Tak, i przede wszystkim znów mój apel tutaj do Państwa, abyście trzy razy zastanowili się, zanim skomentujecie, zanim kogoś skrytykujecie, czy na pewno znacie całą sprawę, czy rozumiecie, o czym jest tutaj mowa. I to, co tutaj Pani Adwokat wspomniała, nazwała się Pani twardzielką. Tak? Ja tak samo przetrwałam hejt, bardzo dużo mnie on kosztował. Ja dosyć szybko ucięłam tą falę hejtu, bo próbowano mnie dosłownie zmiażdżyć. Jednakże no ja sięgnęłam po drogę prawną i wezwania przedsądowe, ponieważ rzeczy, które zaczęły krążyć w internecie na mój temat, no niestety wiązało się to z silnym pomówieniem mnie, ponieważ byłam przedstawiona jako osoba, która absolutnie nie ma żadnego wykształcenia, że ja udaję, że ja nigdy w życiu nie skończyłam żadnego kursu, nigdy nie pracowałam z żadnym psem i tak dalej, i tak dalej. I tego typu rzeczy zaczęły krążyć i zaczęto przedstawiać mnie jako wręcz oszustkę, a doktorat to ja sobie wydrukowałam, bo tak to było przedstawiane, więc no, mnie to też wtedy bardzo dużo nauczyło. Także dodam, że jestem też pedagogiem specjalnym, pracowałam też z chociażby praktyki miałam z dziećmi, z młodzieżą, które są dużo mniej odporne na to. I rzeczywiście tutaj było wspomniane właśnie o młodych ludziach, którzy nie radzą sobie. I właśnie tego typu sytuacje potrafią człowieka pchnąć chociażby do samobójstwa. Ale tutaj nie mówimy tylko o dzieciach czy młodzieży. Sama osobiście pomagałam bardzo wielu moim kursantom i moim studentom, którzy zgłosili się do mnie, ponieważ no, nie wiedzieli, do kogo się zgłosić.
i nie radzili sobie z tą sytuacją. Zupełnie sobie nie radzili, nie chcieli rezygnować w ogóle z pracy ze zwierzętami, ponieważ tylko przez na przykład jednego niezadowolonego klienta byli absolutnie, totalnie mieszani z błotem. A pamiętajmy, że klient bardzo często się myli. Klient bardzo często przedstawia tylko swój punkt widzenia, który jest bardzo mało obiektywny. Bardzo często czuję się dotknięty tym, że chociażby, mimo że często bardzo delikatnie staram się to powiedzieć, że na przykład nie zabezpieczył podstawowych potrzeb swojego pupila, gdzie mówi, że kocha to zwierzę, a totalnie nie rozumiał, jakie ma potrzeby dane zwierzę, samo to potrafi tak zaboleć naszego klienta, czuje się obrażony i w jednej chwili zmienia nasze życie w piekło. Znam wiele osób, które pracują ze zwierzętami, poświęcają im życie i tylko i wyłącznie przez to, że fala hejtu spowodowana przez na przykład jedną czy dwie osoby, bo najczęściej to jest tak, że ta jedna osoba znajduje gdzieś tam jakąś druga, która przyklaśnie i od tego się zaczyna. I te dwie osoby, czy jedna nawet osoba, potrafią rozpocząć taką falę hejtu i tak niszczyć dobrych ludzi. Zastanówmy się, czy naprawdę te działania, gdzie z jednej strony mówią, że robią to dla zwierząt, zastanówmy się, czy naprawdę robicie to dla zwierząt, czy te osoby, które są hejtowane, bardzo często są to właśnie kierownicy schronisk, fundacji, które robią naprawdę dobrą robotę. Ja osobiście tutaj też widziałam sytuację właśnie osoby, którą zawsze podziwiałam za jej działania na rzecz zwierząt w schronisku. I to, co potrafią o niej pisać, i zresztą przy okazji mnie też się oberwało, tak dla zasady, i też były wysysane zupełnie z palca informacje na mój temat i moje działania, tylko dlatego, że stanęłam znów w obronie. I zastanówcie się, czy tego typu działania rzeczywiście pomagają zwierzętom. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy pomagać zwierzętom, skupmy się na tym zwierzęciu, a nie na krytyce innych osób. A jeżeli chcemy skrytykować, to właśnie ta krytyka powinna być merytoryczna, skupiona nie osobowo, albo ja cię nie lubię, ona jest zła, tylko na tych działaniach tej osoby. Nie podoba mi się, co robisz, a nie jaka jesteś. Tak? Nie podobają mi się działania takie i takie, może coś z tym zrobimy, a nie na zasadzie wypisywania w internecie różnych dziwnych rzeczy, w tym wiele nieprawdziwych, o czym się tutaj obie przekonałyśmy, bo no, ja też przecierałam oczy, widząc niektóre komentarze, łącznie właśnie z tym alkoholizmem i w ogóle tam coraz ciekawsze były. Naprawdę, jeżeli dla nas istotne jest dobro zwierząt, skupmy się na tych zwierzętach, skupmy się na działaniach na rzecz tych zwierząt, na rzecz tych istot. Tym akcentem chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Tutaj słyszę, że Zip w międzyczasie tam chyba prosiła już o spacer, albo zanudzona siedziała. I tak, jest ewidentnie zanudzona, tak. Tak więc dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję Pani adwokat za przyjęcie mojego zaproszenia i niezwykle ciekawą dyskusję. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy poprawiać los zwierząt i mam nadzieję, że dzisiejsza nasza dyskusja była pewnego rodzaju natchnieniem dla naszych słuchaczy. I jeszcze raz serdecznie zachęcam do słuchania podcastów Pani Adwokat, są naprawdę niezwykle ciekawe, a także czytania artykułów i jeszcze raz dziękuję za bardzo w ogóle tutaj aktywną dyskusję. W międzyczasie śledziłam tutaj czat. Dziękujemy też za miłe słowa. Dużo tutaj się pojawiło słów wsparcia. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i jeszcze raz dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
Ja także Państwu dziękuję za obecność, za wspólny wieczór i dziękuję, chcę szczerze podziękować za każde działanie podejmowane w obronie i w imieniu zwierząt. Niech każdy działa według swoich kompetencji, jesteśmy bardzo różni i myślę, że właśnie łącząc te kompetencje, jedne terenowe, inne bardziej papierowe, możemy bardzo, bardzo dużo zdziałać, więc mam nadzieję, że będziemy traktować się też jako taką... jakiś rodzaj wspólnoty na rzecz zwierząt, mimo oczywiście pewnych różnic, które mamy, ale wspólne mianowniki są tutaj absolutnie kluczowe, żeby pchać sprawy do przodu, więc dziękuję za każdy ruch, bo uważam, że każdy ruch ma znaczenie. A jeszcze raz dziękuję za wszelkie Pani działania. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.